Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem powiedzieć teraz o nodzie, która nazywa się Z-Combine. Jest to jeden z zaawansowanych nodów, który pozwala bardzo ładnie połączyć głębie na obrazku. W przypadku dwóch obrazków i ich głębi można te obrazki nałożyć na siebie tak, że część na siebie nachodzi, ale w taki sposób, że ta głębia zostaje zachowana. Najlepiej będzie to pokazać na przykładzie, w związku z tym na początku skasuję te napisy i dodamy sobie zaraz do sceny jakiś obiekt, który później wykorzystamy. No właśnie, po to, żeby taką głębię utworzyć. Rzut oka z kamery. Troszeczkę się odsunę z kamerą, żeby było na scenie więcej miejsca. I teraz tak, zróbmy może z tych klocków coś ciekawego, żeby było na czym oko powiesić. W związku z tym na początek dodam sobie Araya. Tych klocków będzie tutaj tak troszkę, żeby było można, o, można nawet by zrobić taką całą siatkę, taki pattern przez całą scenę, na przykład w ten sposób. I teraz zrobimy sobie kopię, tylko wykonującą się wzdłuż innej osi. Tutaj również damy 2, tutaj 0. Jak widać, jest to bardzo proste. Już mam taki wzór złożony z kostek. Teraz podobną rzecz zrobię dla walca. Walec trzeba oczywiście dodać i na początku do niego dorzucić te dwa modyfikatory Array. Szukam cylinder, jest tutaj. Cylinder jest bardzo malutki, obrócę go w osi X o 90 stopni. Wydłużę wzdłuż osi Y, tak aby był fragmentem długiej rury. No, na przykład takiej. I oczywiście go również przeskaluję wzdłuż osi Z lokalnej. Może raczej wzdłuż osi X, Y lokalnie. W związku z tym naciskam Shift Z, Z dwa razy. Lepiej to będzie, jeżeli pokażę chyba w ten sposób. Naciskam S, później Shift Z i Shift Z. I teraz skaluję wzdłuż jakby osi, tworząc taką elegancką rurę. No nie jest może to zbytnio precyzyjne, ale nie chodzi mi tutaj o precyzję, chodzi mi tylko o to, żeby taką scenę ustawić w sposób możliwie ciekawy. I teraz spojrzę jeszcze na to z góry, ustawimy sobie właściwe miejsce dla tej rurki. Niech stoi w tym miejscu i do niej również dodam modyfikator Array. Tu będzie pewnie 2 za mało, tak jest, trzeba będzie dać troszkę więcej. No, myślę, że jeżeli powtórzę ją ileś razy, to będzie najłatwiej ustawić przesunięcie. Powiedzmy sobie, że interesowałaby mnie tego typu odległość. OK. I teraz tak. Widać już z kamery, że taka scena jest zbudowana oczywiście z kostek i z takich walców, ale kostki i walce przenikają się jakby nawzajem. Czyli na przykład ta kostka, którą teraz pokazuję, widać, że zasłania część walca, a jednocześnie sama jest zasłaniana przez inny walec. Kostki mogą się także zasłaniać pomiędzy sobą w takich miejscach na przykład. No i walców jest i kostek tyle, że ręcznie na przykład nakładać na siebie takie dwa elementy byłoby bardzo trudno. Teraz, aby wyrenderować z tego sensowną scenę, sprawdźmy, jak wygląda w ogóle światło. Światło jest całkiem niezłe, mogłoby nawet takie zostać. Chociaż jest nieco ciemnawo i smutnie na tej scenie, w związku z tym myślę, że nie od rzeczy będzie dodać tutaj jeszcze podłogę, którą rozciągnę na całą scenę, obniżę oczywiście trochę, żeby spowodować powstanie wrażenia głębi. Dodam także światło środowiskowe, ambient occlusion, przyciemniający nieco cienie i teraz render. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powinno wyjść całkiem fajnie. Rzecz w tym, aby otrzymać, no powiedzmy sobie, jakiś taki w miarę sensownie wyglądający kawałeczek sceny. Mógłbym jeszcze dodać materiały do tych kostek i do walców, żeby się bardziej od siebie odróżniały. I może nawet to zrobię, jeżeli już się bawić, to tak na całego. Weźmy sobie, zróbmy kostki, które będą całkowicie zielone, dajmy na to. I walce, które będą, dajmy na to, jakieś inne. No nie wiem, na przykład czerwone. Czerwone z zielonym bardzo ładnie wyglądają. Podniosę troszeczkę do góry lampę, zwiększę także jej zasięg oddziaływania, na przykład do 100. Jasność może zostać bez zmian. I teraz na renderze to powinno wyglądać już dosyć żwawo. Tak jak widać teraz. Teraz tak. Część tej sceny wyrenderuję bez walców. To znaczy walce przeniosę na warstwę aktualnie drugą, a render zrobię tylko dla warstwy pierwszej. W związku z tym na scenie tych walców nie będzie w ogóle widać. A więc wciskamy 12, poczekam, aż się to wyrenderuje. Jak widać, wyrenderowało się bardzo szybko. I teraz ten obrazek, który otrzymałem, zapiszę na dysku. Chciałem pokazać nod, który nazywa się Z-Combine. I teraz ten obrazek na dysku zapisać będę musiał w taki sposób, aby razem z obrazkiem zapisana została głębia, czyli odległość od kamery. Głębia, jeżeli kliknę na obrazek, jest, zdaje się, pokazana i to jest ten parametr Z, który pojawia się dokładnie w tym miejscu ekranu. Proszę zwrócić uwagę, tam jest Z i takimi małymi literkami jest napisana odległość.
Jeżeli jestem w miarę blisko kamery, to w tym momencie ta Z wynosi coś około 25. Jeżeli się będę odsuwał, Z będzie rosła, oznaczając, że tam jest troszeczkę więcej odległości, trochę dalej jestem. Maksymalna wartość Z to jest coś koło 60, a nie nawet Z571. No więc to jest całkiem pokaźna odległość. Teraz ten obrazek mogę zapisać jako PNG na przykład, ale to nie będzie miało sensu, bo obrazek PNG nie zapisuje głębi. Zapiszę ten obrazek jako EXR. Wybiorę sobie zatem zamiast PNG formatu format OpenEXR i w opcjach mam takie informacje jak na przykład zapisanie kolorów RGB, ewentualnie skanem alfa, na liczbach zmiennoprzecinkowych połowy albo pełnej precyzji, kompresja typu ZIP bezstratna i jest także możliwość zapisania głębi Z-buffer. W tym momencie obrazek będzie miał zapisaną informację o głębi i będę mógł tej głębi użyć do połączenia później z innym obrazkiem, a konkretnie z tymi moimi walcami. Zapiszmy sobie to pod nazwą kostki. Kostki EXR. Dobra, mam zapisane. Teraz czas zrobić drugi render. I ten drugi render będzie się składał z tego, co znajduje się na warstwie obecnej drugiej, czyli z tych walców. Przeniosę tę walce na warstwę pierwszą, a z pierwszej warstwy kostki oraz podłogę przeniosę na warstwę drugą, powodując, że zostanie tutaj tylko światło, moja kamera i te walce właśnie. Jeżeli zrobię ich render, to one oczywiście wyjdą w taki sposób, o, jak teraz właśnie się to dzieje. I teraz ten render, który tutaj mam, użyję razem z obrazkiem, który jest na dysku, który nie ma nic wspólnego już teraz z Blenderem, bo to jest osobny obrazek z zapisaną głębią i połączę te dwie rzeczy za pomocą noda o nazwie Z-Combine. Czy też Z-Combine. Jak zapewne niektórzy puryści angielscy zaraz mnie poprawią. Ok, trzeba jeszcze chwilkę poczekać, aż będzie gotowy render. Za oknem pada deszcz, mam nadzieję, że to za mocno nie przeszkadza w nagrywaniu. No i jeszcze moment, zaraz będziemy mieli wszystko gotowe. Ok, mam wyrenderowaną scenę, w związku z tym przez Shift F3 przełączam się do nodów, włączam te nody. Naciskam Use Nodes i teraz render layer, który tutaj jest, to jest render, który zawiera obecnie te moje walce. Mam nadzieję, że jeśli dodam viewer, to będzie je widać. Ok, widać. I teraz, aby dodać możliwość skombinowania tych walców z obrazkiem posiadającym głębię, trzeba ten obrazek wczytać, a więc wczytuję normalny image za pomocą noda image. Naciskam przycisk open i z mojego katalogu domowego wybieram obrazek kostki EXR, który nawet widać na podglądzie. Elegancko. I teraz te kostki, jak widać, posiadają swoją głębię. Tak samo głębię posiada mój oryginalny obrazek wyrenderowany przed chwilą. Jeżeli teraz użyję noda o nazwie Z-Combine, powiększę jeszcze troszkę wszystko. Dodamy także backdrop, aby było widać, co się dzieje. Niech sobie stoi tu z boku. Jeżeli teraz dodam w grupie color nod o nazwie Z, czy też Z-Combine, to ten nod wygląda tak bardzo skromnie. Jest taki. O. I teraz widać, że ma dwa wejścia na obrazek i na głębię. Więc ten obrazek i głębię mogę tutaj wprowadzić, a więc dodaję obrazek z jednego źródła, z drugiego źródła i dodaję także głębię dla obu tych źródeł. Ok? Użyta teraz głębia dla każdego z tych obrazków jest mniej więcej w tej samej skali, w tej samej projekcji jakby, więc nie będzie problemu i te obrazki powinny się zacząć ładnie przenikać. Klikam w Viewer i proszę zobaczyć, zostały połączone, wręcz perfekcyjnie. To jest właśnie działanie noda Z-Combine. Jak widać, obrazki połączyły się zupełnie tak, jak mnie renderował od zera w samym Blenderze. Jest to super sprawa, ponieważ otrzymuję tutaj nakładanie się i przenikanie, no takie powiedzmy sobie całkiem sensowne mojej sceny. Dodatkowo mam w tym nodzie także możliwość użycia alfy, jeżeli jakaś była dla obrazków. No i alfa była tak naprawdę tylko dla moich walców. Jeżeli wcisnę Use Alpha, to może to poprawić troszeczkę wygląd tych walców. Jak powiększę, zobaczmy, że one teraz są ładnie wycieniowane. Bez alfy pojawia się pod nimi jeszcze jakiś taki cieniutki cień. Pochodzi on z tego, że alfa w tych miejscach była ułamkowa ze względu na antialiasing, z którym renderowałem scenę. No więc to jest tego typu zabawa, całkiem fajna opcja. Można w ten sposób wyrenderować sobie dużo różnych scen z zachowaniem głębi, zapisać w formacie OpenEXR, a później połączyć je w nodach w stosownej chwili, korzystając z informacji o głębi, jaka jest w tych obrazkach zawarta. To wszystko na temat tego noda. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.